No nie. Cześć, Niuńku. Ciężko mi się skupić na mieszkaniu, jak jest tutaj taki cudowny piesek. Powiedz mi, kochany, jak ty się nazywasz? Jak ty się nazywasz? Będziesz mi pomagał, tak? O, proszę bardzo. Bardzo lubię jeździć na rolkach i biegać. Nie jeżdżę wyczynowo, żadnym ekstremalnie, niestety nie umiem. Ja tak normalnie, w sensie obroty albo jakieś takie, nie wiem. Jeżeli na jednej rolce, to potrafię. Bieganie jest fajne, bo formy strasznie poprawia, więc im więcej biegam, tym dłużej mogę jeździć na rolkach, także że to jakoś łączę. Okej, o, pięknie. Kwiatuszki to bardzo nietypowe. Notesik. Niespotykane kolory jak na mężczyznę. Czy w domu czysto? Jestem trochę taki, trochę bałaganiarz, ale pedantyczność gdzieś tam u mnie też występuje właśnie. Przygotował się, więc teraz zajrzymy do kuchni. Okej. No dobra, co my tu mamy? Tutaj jest jakaś apteczka. No ale ja w zlewie bym tutaj raczej posprzątała na jego miejscu. W dziewczynach bardzo nie lubię czepiania się, to jest denerwujące. I takiej pedantyczności, że coś musi być, bo musi być. O Jezu, jaka pełna lodówka. Nie odżywia się chyba jakoś tak mega zdrowo, chociaż jakaś zieleninka tutaj widzę jest. O, czy to są jakieś... Okej, filmy, gierki, o proszę. Muzyka taka wszechstronna, więc też zakładam, że chłopak wszechstronny. Moim hobby jest właśnie architektura, którą właśnie ubóstwiam, no bo jest fajna, skomplikowana. Ma ten plus, że wszystko na szczęście i niestety ma swoją nazwę. Sypialnia właściwie piękna, książki, dziecko. Ciekawe, po co mu to? Jestem bardzo ciekawa, no ale dobrze. Dobra, koszulka. Pierwsza, lepsza. I chyba to nie jest jakiś bardzo duży chłopak, tak mi się wydaje. Ma bardzo poukładane w szafie. Nie lubię sobie lenistwa. Uważam, że jestem bardzo leniwy. Dobra, mamy szafę, w której jest dosyć sporo kobiecych ubrań. A patrząc na to, że mieszkanie jest naprawdę bardzo zadbane, są też kwiaty. Nie pasuje to zupełnie do faceta, który mieszka sam. Więc po prostu mieszka, według mnie, jeszcze z rodziną. Aktualnie mieszkam z rodzicami, gdy właśnie po studiach mam zamiar się wyprowadzić.